Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj chciałabym przetestować razem z Wami próbki perfum, które były mi dane i do zapachu, które się przymierzałam kiedyś, no ale jak gromadziłam właśnie moją cudowną kolekcję tutaj perfum, żeby Wam przedstawić, to znalazłam między innymi te próbki. Także koniecznie zostańcie ze mną, przedstawię Wam kilka takich zapachów, bardzo pięknych zapachów, które nie mam pełnowymiarowych, ale właśnie mam takie próbki, chciałabym z Wami je tu przejrzeć. Zapachów dostajemy jakieś próbki, albo prosimy właśnie tutaj sprzedawcę, żeby nam dał, bo zamierzamy kupić taki zapach prędzej czy później, no i chcemy oczywiście oszacować. A czasem one mają te zapachy w próbkach, czasem nie. No a ja tu dostaję do zakupów czasem niektóre rzeczy i tak sobie pomyślałam, że w sumie mam troszkę ich. Nie przedstawiałam nigdy w swoich tutaj, swojej kolekcji tych zapachów, to chciałabym Wam teraz przedstawić te próbeczki, które ja mam. I niektóre zapachy są bardzo ciekawe, słuchajcie. Tak sobie myślę, że fajnie było je dokupić. Jedną z marek, którą ja lubię, ale nie mam za dużo zapachu, ja nie wiem czemu, to jest oczywiście marka Givenchy. Ja w ogóle poluję, słuchajcie, też na takie zapachy z serii tej Very Irresistible. I wiem, że lubię tą wersję chyba Blossom Crush albo coś właśnie z Crush, zamierzałam ją kupić. Była w dobrej cenie, pamiętam w Harrodsie i gdzieś jeszcze, no a w końcu jak się zdecydowałam kupić, to jej nie była. No i między innymi tu mam kilka próbeczek właśnie marki Givenchy i jedną z nich jest zapach Very Irresistible Givenchy Lantons, taka wersja podbita, skoncentrowana. To jest taki zapach bardzo kwiatowo-szyprowy, z paczulą, ze śliwką różą, słuchajcie. A jestem bardzo ciekawa, bo ja pamiętam, że lubiłam tą wersję taką pierwotną, tą nie Lantons, ale Very Irresistible, tą właśnie starszą. Sobie tutaj psiknę właśnie może najpierw na ten papier. Nie, maleńkę, czemu nie? Piękny, mocny zapach. Słuchajcie, nie wiem czemu nawet ten zapach w próbce był taki fioletowy, tak jakby, nie wiem, był innego koloru, ale pewnie takiego jest. Jak widzicie, buteleczka wyglądała tak. Nie wiem, czy to się nie odbija światło. Piękny, zmysłowy, rzeczywiście taki szyprowy zapach, chociaż ja sobie ostatnio czytałam o zapachach szyprowych i zapachy szyprowe zawsze mają właśnie taki trochę drzewny wydźwięk, ale też mają oczywiście absolut tutaj z róży i z jaśminu koniecznie i takie cytrusowe nuty właśnie, cyprysowe, bo tak było pierwotnie szacowane perfumy szyprowe, a teraz to się jak leci nazywają prawie wszystkie szyprowe. Tak, bardzo ciepły, słuchajcie, ja bym go widziała na zimę, na taką zimną jesień, albo nawet teraz jak śnieg pada, bo pada. Taki właśnie mega pudrowy, bym powiedziała, gdzieś ta śliwka dodaje takiego akcentu, ale jest bardzo jednak ta paczula wyczuwalna i to piżmo gdzieś, więc jest taki trochę migdałowo, pudrowo. Ja nie czuję tej róży, słuchajcie. Bardziej właśnie mi się kojarzy z takim słodkim, pudrowym, waniliowym zapachem, ale nie wiem, czy to jest wanilia. Bardzo ciekawy zapach, ale tak jak mówię, ja chyba bym miała bardziej ochotę na ten różowy Very Irresistible i ten Crush, o którym... O, ja nawet mam go, słuchajcie. Więc przetestujemy od razu. To jest woda toaletowa, to wiadomo jest Eau de Parfum Lantons, ale przejdźmy do tego. Widzicie, o nim marzyłam i go mam. Jest tutaj oszacowany ten zapach jako bardzo kwiatowy. Woda toaletowa to wiadomo, że będzie bardziej świeża. I między innymi, cóż jest w środku? Ano jest róża, kwitnąca róża. Patrzę, tak, woda toaletowa. Czyli taki świeżak. No, ja pamiętam, że do wody perfumowanej się przymierzałam. No, tu mam wodę toaletową, to sprawdzimy ją. Bardzo świeży, rzeczywiście bardzo świeży, cytrusowy, na pewno tu są cytrusy gdzieś, nie chcę mi się teraz sprawdzać, ale na bank gdzieś jest ten wydźwięk cytrusowy. Piękny, świeży zapach, taki porywający się, taki chłodny, słuchajcie, ten wydźwięk jest bardzo chłodny.
bardzo, bym powiedziała, atrakcyjny, nie jest może taki wow, że od razu chcecie go mieć, albo na pewno chcecie mieć, ale jest w nim coś takiego właśnie przyciągającego. Bardzo kwiatowo-świeży zapach, no taka kwitnąca właśnie róża. Ale tak sobie pomyślałam, że ja Wam tu pokażę inny zapach, który mam, słuchajcie, i w odsłonie Eau de Parfum, i z Eau de Toilette Dahlia Noir. Słuchajcie, ten zapach, ja pamiętam, jak on był lansowany i strasznie go nie lubiłam. Nie wiem czemu, on mi się kojarzył z grobowcami i z taką tematyką właśnie wszystkich świętych i no nie wiem, taką właśnie mroczną, czarną. Nie podobał mi się strasznie zapach. Ja wiem, że on się świetnie sprzedawał, a to było kupę czasu temu. Powiedzcie mi, jak pamiętacie, kiedy to było, bo na pewno dawno, dawno temu. I już Wam powiem, że to jest taki zapach femme fatale, pudrowa delikatność, ale też tutaj bukiet różany, gdzieś jest mimoza, to powinnam go lubić, ja nie wiem dlaczego. Bób tonka i oczywiście jest taki pudrowo, szyprowo z patchouli. No spójrzmy sobie na tą Eau de Parfum, ja nie wiem czy przeżyję dawkowanie tego, wybaczcie mi, ale niektóre perfumy, ale zastanawiam się, czy nie zrobić takiego właśnie odcinka perfumy, które nie lubię. A są takie, uwierzcie mi. No jest bardzo mocny, jak dla mnie, jest ten szypr, jest ta pudrowość, czyli ja wiem, czy to jest dla femme fatale. Butelka właśnie jest, słuchajcie, taka bardzo prosta, jak pamiętacie, Dahlia Noir. Może być nic ujmującego, jest rzeczywiście ten bób tonka, gdzieś jest ta delikatność róży, ale nie powiedziałabym, że mnie bardzo... Porównajmy z wodą toaletową, woda toaletowa jest taka bardziej cytrusowa, delikatnie transparentna, z tutaj z gruszką. Cóż jeszcze dodali? No oczywiście z róż. No, zobaczmy to. Już nie mam miejsca tutaj. Coś mi nie chce lecieć, widzicie? No to mi bardziej pasuje. Ta gruszka dodaje takiej kremowości, delikatności i jest bardzo taki wycień, bardzo kobiecy, jak ja to określam. Bardziej niewinny, ale jest gdzieś ta pudrowość, słuchajcie. Chyba mi się ta woda toaletowa wydaje bardziej atrakcyjna. Gdzieś taka właśnie subtelniejsza, ale jest ta taka sensualność tej róży i ta jej elegancja. No i ta gruszka dodaje takiej kremowości. Tak, bardziej mi się podoba. Nie wiem, teraz nie czuję, że to jest zapach taki grobowy, taki grobowcowy właśnie, kojarzący się to, słuchajcie, nawet z takimi reminiscencjami śmierci. Ale przedstawię Wam teraz kolejny zapach. Tym razem już nie będzie Givenchy z Guerlain. To jest La Petite Robe Noire, czyli mała czarna. Zapach wyśmienity, bardzo chętnie kupowany, ja pamiętam. To jest zapach bardzo świeży, taki glamour do małej czarnej właśnie. I ja mam wersję, już Wam mówię, Eau de Parfum Couture. Ok. Piękna buteleczka, pamiętacie tą buteleczkę? Ja pamiętam, że były też pomadki wydane z tej serii, jak gdzieś mam pomadkę właśnie małej czarnej. No to próbujemy sobie. Ja pamiętam, że nawet lubiłam ten zapach, ale nigdy na tyle może, żeby... O, słuchajcie, teraz mi się podoba. Jest bardzo słodki, gdzieś jest taka waniliowa nuta, ale z jednej strony jest taka rzeźkość gdzieś i jest coś takiego, że czujecie się bardzo energetycznie i mega kobieco. Mega tak, bym powiedziała, taki z pazurem trochę gdzieś tam jest, że jest ta woń zaokrąglona, bardzo taka kremowa, otulająca, ale właśnie taki, jak przyjdziecie, taki zapach, to od razu zwracacie uwagę. Nie wiem, czy to jest wanilia? Cóż to może być? Nie pamiętam, powiem Wam, tych nut, ale na pewno są bardzo... gdzieś tam jest pewnie ta patchouli, a wodne nuty też są, no i oczywiście taka ciągnąca się mała czarna. Idziemy i od razu roztaczamy taki splendor, ten glamour i gdzieś tą mega taką kremowość, taką zmysłowość, bo to ta kremowość, ta wanilia jest taka właśnie zmysłowa też. Fajny zapach. Ja myślę, że teraz bym go chętnie kupiła. Jestem na tak. I teraz bym chciała przejść do zapachów, które są takie trochę niszowe, a mam właśnie tutaj, słuchajcie, próbki, między innymi Couture
takie juicy Theory. Ja bardzo lubię ostatnio juicy Theory. Widzicie mnie właśnie, że mam koszulkę od nich. No i następny Malibu. Słuchajcie, jeden jest Lala, czyli od razu wiecie, że nawiązuje tutaj do Los Angeles, do LA. Drugi do Malibu, Juicy Couture Malibu, czyli będzie taki troszeczkę swatch. A, ten też się nazywa Malibu. Czyli spotkajmy się w Malibu i tu spotkajmy się w Malibu. Jest to zapach, słuchajcie, taki bardzo wdzięczny, dziewczęcy, nawiązujący do takiego, bym powiedziała, takiej niewinności, ale też takiej róbmy co chcemy, czyli spontaniczności właśnie, tak bym to określiła, taki bardzo wibrujący zapach. Zobaczmy sobie tu. Tak, bardzo taki wdzięczny, wibrujący, cytrusowy zapach, żeby się cieszyć słońcem, cieszyć życiem, w ogóle robić to wszystko, na co mamy ochotę, bo właśnie jesteśmy w LA czy w Malibu. A ten drugi, już Wam mówię, też inspirowany tutaj takim wolnym free spirit, czyli takim wolnym właśnie taką frenetycznością, taką właśnie otwartością. Mamy tą wolność, chcemy ją wykorzystać, mamy dużo pomysłów, no i właśnie tak się zachowujemy. Też bardzo świeży. Ja bym powiedziała, że one są bardzo, bardzo podobne. Ten jest może bardzo taki mega, bardziej, bym powiedziała, gruszkowo-mangowy. Czyli bardzo świeży, no ale mówię, no tam jest bardzo gorąco zawsze, więc generalnie polecane są takie zapachy bardzo świeże, słuchajcie, więc nie dziwota. Fajne takie świeżaki, słuchajcie. One chyba nie są bardzo drogie. No ale to jest marka z Los Angeles, więc jest taka właśnie typowo skierowana do młodej generacji, właśnie młodej duchem. Tutaj taki free spirit, żebyś robić co się chce. Taki trochę niespokojny, niepokorny. I takie to są proste perfumy, żeby jakby zainspirować właśnie ten ruch. No i tu mam jeszcze dwie inne odsłony. Słuchajcie, mam nawet miniaturkę tutaj Tousa. Wiecie, że ja kocham Tousa, to jest Laou. No ale ktoś chyba się pytał, czy mam i mogę omówić je. O, ja mam tu dwa, słuchajcie. Laou zielony i Laou. A, bo to jest woda toaletowa. Laou, ta zielona. The Toilette and the Perfume. Laou, the Parfum. Czyli mamy to i już sobie. Ja pamiętam, że bardzo lubiłam. O, nawet ten różowy używam, czyli tą wersję perfumowaną lubiłam. One są takie super i te misie. Ja wiecie, że ja lubię, mam to schowany właśnie. Mój kochany miś. Ja mam dużo, że tak powiem, biżuterii, ale jakoś teraz nie noszę. No, on jest trochę mi przypomina Coco Mademoiselle. Słuchajcie, jest ten zapach taki jeden, który mi strasznie przypomina Coco Mademoiselle i on jest być może zinspirowany właśnie takim różaną jaśminowym nutą. Zobaczymy, który lepszy. No ta woda toaletowa mi się mało podoba. Ona jest bardzo rzeźka, ale taka mega cytrusowa, jakoś taka kwaśna trochę. No taki chłodny zapach na ciepłe dni. Bardzo mi się podoba ta różowa. Ona mi przypomina trochę Coco Mademoiselle. Bardziej wyrafinowana, bardziej zmysłowa i na pewno bardziej kobieca. Taka właśnie, że chcemy ją używać, klasyczna bardzo. No ja mówię, jak ktoś lubi Coco Mademoiselle, to czemu nie? Nie, jeszcze jeden zapach będzie, słuchajcie. Po prostu mi się zgubił, bo nie mam tej etykietki, a jest to Flash Jimmy Choo. Czy ktoś pamięta ten zapach? To jest zapach bardzo, słuchajcie, stary. Bardzo, bardzo stary. Ja myślę, że on się w ogóle nie przyjął. Ja pamiętam, że on nie był jakiś mega rozkupowany i on mi przypominał albo Mighty Terry Maglera, albo właśnie Angela. No ale psiknę się tu. No taki gumowy, słuchajcie, gumowy świeżak gdzieś tam. Taki, ja się nie dziwię, że on zginął, słuchajcie, zaraz z perfumerii, albo nie był bardzo popularny, bo on jest taki, przejdziemy obojętnie, i on nie jest jakimś takim wyrafinowanym zapachem, żeby go mieć. Nie wiem, powiedzcie mi w końcu, no gdzieś ma ten wydźwięk, gdzieś tam Humanity, albo właśnie Angela, bardziej Humanity, taki kwaśny. Gdzieś tam coś mi się nie podoba. Dlatego nigdy, jak lubię Jimmy Choo, to ten zapach mi się nie za bardzo podobał. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście ze mną.
i miło Wam się oglądało taki odcinek, właśnie jakby recenzowanie próbek i przymierzanie się, czy te próbki się podobają i do kupienia tego zapachu. Serdecznie Was zapraszam oczywiście do komentarzy, do lajkowania i subskrypcji. I słuchajcie, tak sobie pomyślałam, bo to jest ważne, żeby szerować też odcinki. Jeżeli Wam się dany twórca podoba, chcecie się podzielić, to szerujcie też te odcinki, które Wam się podobają, bo wtedy ten odcinek jest większy, no i kanał się bardziej rozwija. Także serdecznie Was do tego też zachęcam. Z góry dziękuję i do zobaczenia w nowym odcinku. Do zobaczenia.